Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z WebAppa. Dzisiaj pokażę wam, jak sobie troszkę potradowałem. Wiem, że to nie jest dużo, wiem, że brakuje mi do najlepszych, ale powoli jakoś tam sobie zarabiam. Także w ostatnim odcinku widzieliście, ile miałem kasy, także możecie sobie porównać. Przejdźmy do zakładki Home i zobaczmy, jak to wszystko się działo wczoraj. Sprzedałem kartę Maestro za 900, kupiłem ją bodajże za 650 lub za 700, coś takiego, już nie pamiętam właśnie. Fabio Quintrao sprzedany za 2400, kupiony za 1900. Czyli tutaj Maestro była kupiona za 900, sprzedana za 900, tak. Czyli na tej karcie straciłem, bo niestety musiałem ją na szybko sprzedać, potrzebowałem pieniędzy. Tutaj właśnie zacząłem licytować sobie Meneza. Kupiłem Meneza za 1000 jednego, a drugiego Meneza za 1600. I gdy sobie zobaczycie, to najtańszy Menez w tej chwili jest za 2000 do kupienia. Oczywiście ja tak samo wystawiam za 2000, więc mam w sumie taką samą ofertę. Za 2000 jest na licytacji, za 2400, 2500. No a potem są już ceny powyżej 3000, nawet 4000. Także cena Meneza rośnie, a ja go powoli wystawiam ciągle za tą samą kwotę. 2000 na licytacji i 2400 na kup teraz. Mam ich dwóch, więc będę mógł już mieć około 5000 na spokojnie. Za 5000 jakiś składzik mogę już zbudować. Także tak to wygląda. Tutaj jeszcze patrzyłem na Adebayora, ale stwierdziłem, że nie opłaca się go kupić za 800, bo 900 to jest jego normalna cena. Tutaj znalazłem jedynego Jesse Rodriguez'a i tak sobie leży ta karta. Po prostu chciałem zobaczyć i dlatego tutaj jest. No i powiem wam, że zaraz zobaczmy jeszcze na spokojnie tego Meneza, czy jednak miałem rację, czy na pewno się zgadza. Francja. Dobra, tego nie musimy wybierać. Wybierzmy sobie PSG tylko. PSG i pozycja napastnik. No i zobaczmy. 1900 ktoś wystawił. Ale tak to macie. 3200, 400, 3200, 3800, 2300. Widzicie te ceny o 3. Tak wyglądają kwoty właśnie w sprzedaży Meneza. No i zobaczymy, czy uda mi się go sprzedać. Myślę, że tak i uda mi się dość fajnie zarobić, bo naprawdę kupić go za 1000, sprzedać za 2, to już jest fajnie. To tak jakbyście kogoś kupili za 50 000, sprzedali za 100, to jest podwojona kwota, więc to jest mega. Tak samo tutaj 1000, 1000 ile ja tu mówiłem? Zaraz zobaczmy, 1600, a sprzedaję go za 2, więc tutaj troszkę mniej, ale też fajnie można na nim zarobić. Także akurat ja sobie Meneza wyczaiłem. No i jeśli mi się nie uda go sprzedać, to wiadomo, te karty pójdą trochę taniej. No ale cóż, dużo na nim na pewno nie stracę, a mogę zarobić. Także tak wygląda ten mój web app na razie. W tym momencie nikogo ciekawego nie trafiłem. Dostałem z paczki powitalnej 500 monet. To by było na tyle. Jeśli chodzi o mój trade profit, to jest jedynie 10 000. Jak się sprzeda Menez, to będzie 15. Nie jest to dużo, rozumiem to, że nie, jednak dopiero uczę się tradować, także tak to wygląda. Póki co to by było na tyle i co, zapraszam jutro, mam nadzieję, że już będą jakieś fajne zmiany. Także trzymajcie się, do usłyszenia i piona.